No dobrze. Jest sztos, co? Dobrze jest. Tu co, jedziemy? To let's go. Jedziemy właśnie z naszymi kalendarzami do schroniska Psi Dulmnie w Zabrzu. A cała idea urodziła się w naszych głowach już jakiś czas temu. No i tak naprawdę cel jest jeden. Mówić bardzo głośno o adopcji, o tym problemie, bo to jest problem już od wielu lat w naszym kraju. No a wydawałoby się, że ciężko jest połączyć dwa nasze światy, więc z branżą motoryzacyjną właśnie z tym tematem. No i mamy wielką nadzieję, że dzięki temu nam się udało i w taki nieoczywisty sposób właśnie staramy się dotknąć ten temat, ten problem, jakim jest adopcja zwierząt. Jakie to ładne. Jecie. Wszystkich wypisane. Ale jaki jest elegancki w ogóle ten kalendarz. Piękny. Super. No. Dantuś ma do domku, no. No. Super. Dantuś ma domy. No, w ogóle dasz piękność. Siłę i potęgę. No byliśmy bardzo zaskoczeni, w sumie nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Trochę się wystraszyłyśmy, jak to będzie wyglądało, bo no, nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, żeby nasze psiaki miały z samochodami gdzieś tam w tle pozować. Ale byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni efektem i w ogóle tym, jak to wszystko przebiegało. Wręcz myślę, że nasze psiaki miały z tego fajną zabawę, z tego pozowania i naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Niestety w ostatnim czasie jest dosyć tak kiepsko za to. I zarówno w przypadku piesków, jak i kotów odczuwamy małe zainteresowanie adopcją. Może jest to związane z tym, że na dworze gdzieś się zrobiło zimno, ludziom się nie chce. Może to być też związane z tym, że jednak trochę są takie czasy trudniejsze, tak? I jednak zwierzę to jest też obciążenie finansowe. No ale niestety ostatnio z adopcjami stoimy w miejscu. Bardzo warto. Warto, myślę, że często do nas tacy ludzie właśnie wracają, którzy gdzieś nas zobaczą, a nie wiedzieli, że takie schronisko w Zabrzu w ogóle działa, że są zwierzaki. Ludzie też są często zaskoczeni tym, że one w schronisku wcale nie są jakimiś takimi dzikusami, brudasami, które się nie nadają do życia, że tak powiem, w społeczeństwie. I właśnie myślę, że mieliśmy fajną przygodę tutaj z tymi autami, że one były fajnie zainteresowane, że nawet te psy, które się bały wcześniej gdzieś tam podejść do auta, gdzieś skoczyć, po chwili już po prostu były zadowolone, bawiły się wręcz właśnie tą całą sytuacją. No, myślę, że fajnie jest pokazywać to, że one są jak najbardziej psami nadającymi się do miast, między ludzi. No, 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 no.